Słowo, które przygotowałem na dzisiaj, nosi tytuł Ukryta tajemnica. Coś w naszej naturze jest takiego, że chcemy poznawać tajemnice, a szczególnie te gdzieś tam głęboko schowane, głęboko ukryte. Gdzieś tak nas Bóg stworzył, że ta ciekawość, ta dociekliwość, może silniejsza u kobiet niż u mężczyzn, ale jednak ciągle jest. Powiedzieć kobiecie coś, że mam jakąś ukrytą tajemnicę, to no wiem to z doświadczenia, że będzie drążyła, będzie chodziła, krążyła wokół. Nie da spokoju. Chcę wam dzisiaj powiedzieć o takiej tajemnicy, i mam nadzieję, że nie da wam to spokoju, że nie poprzestaniecie tylko na tym. Może kiedyś się dowiem, może kiedyś do tego sam dojdę. Może kiedyś ktoś mi to wyjaśni, czy wytłumaczy. Jak żebyśmy chcieli, żeby pragnienie poznania tej tajemnicy było w każdym z was tutaj tak silne, tak przemagające, jak do tej pory silne były i przemagały nas różne pożądliwości rodem z tego świata. Byłem uzależniony od alkoholu i wiem, co byłem skłonny zrobić, na co się porwać, z czego zrezygnować, co poświęcić, co oddać, ile wysiłku włożyć, ile jakie koszty ponieść, by zdobyć coś do picia. Niesamowite, że człowiek potrafi włożyć tyle dobrych sił, dobrego zapału, dobrych pomysłów, twórczego myślenia w tak głupie i tak straszne z drugiej strony rzeczy, że potrafi z taką determinacją oddawać się rzeczom, które zabijają. A gdy słyszysz ofertę życia i to nie dłuższego czy krótszego tutaj na tym łespadole, ale życia wiecznego, to wielu nie chce, nie wie, nie może się zdecydować. Sam nieraz myślałem, jak to jest. To ja tu płuca sobie wypluwam, to ja całe serce tutaj wyrywam sobie z piersi, żeby was przekonać, a tymczasem. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w drugim rozdziale, pisze nam tak. Również ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wniosłością słowa lub mądrością, ogłaszając wam tajemnicę Bożą. Postanowiłem bowiem niczego nie znać pośród was, poza Jezusem Chrystusem i to ukrzyżowanym. Stanąłem też przed wami w słabości i w strachu i z wielkim drżeniem, a moje słowo i moje poselstwo nie były w przekonywujących słowach mądrości, lecz w przejawie ducha i mocy, aby wasza wiara nie stała mądrością ludzką, ale mocą Boga. Mądrość zaś opowiadamy wśród doskonałych, jednak nie mądrość tego wieku, ani władców tego wieku niszczejących, ale opowiadamy mądrość Bożą w ukrytej tajemnicy, którą Bóg przed wiekami przeznaczył dla naszej chwały, której żaden z władców tego wieku nie poznał, bo gdyby poznali, nie ukrzyżowaliby Pana chwały.
Ale jak to jest napisane? Czego oko nie zobaczyło, ani ucho nie usłyszało, co na serce ludzkie nie wstąpiło, to Bóg przygotował tym, którzy Go kochają. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, również głębokości Boga. Bo kto z ludzi zna to, co ludzkie, jeśli nie Duch człowieka, który jest w nim? Tak też tego, co Boże, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. My zaś otrzymaliśmy nie Ducha świata, ale Ducha, który jest z Boga, abyśmy poznali to wszystko, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. O tym też mówimy nie w słowach nauczanych przez mądrość ludzką, lecz w nauczanych przez Ducha, łącząc to, co duchowe, z tym, co duchowe. Człowiek zaś zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które należą do Ducha Bożego. Są bowiem dla niego głupstwem i nie jest w stanie ich poznać, gdyż muszą być rozsądzane duchowo. Jednak człowiek duchowy rozsądza wszystko, sam zaś nie jest przez nikogo sądzony. Kto bowiem poznał myśl Pana tak, by go pouczać? My natomiast mamy świadomość Chrystusa. To ostatnie zdanie w innym tłumaczeniu brzmi: my natomiast jesteśmy myśli Chrystusowej. I to, co czytałem też w 5 wersecie, mówiące o tym, aby wasza wiara nie stała ludzką, mądrością ludzką, ale mocą Boga, w innych tłumaczeniach, że bardziej dosłownych, oznacza, by wasza wiara nie tkwiła w mądrości ludzkiej, nie opierała się na niej, lecz miała za podstawę moc Boga. Nieraz powtarzamy sobie te piękne wersety, czego oko nie zobaczyło, ani ucho nie usłyszało, co do ludzkiego serca nie wstąpiło, to Bóg przygotował tym, którzy Go kochają. Najczęściej, zresztą tak samo było ze mną, utożsamiamy te wersety z tym, co będzie kiedyś tam, w niebie, w raju, w pobliżu Bożego tronu. Tam, dokąd się wybieramy, tam, dokąd zmierzamy. Chcielibyśmy już teraz pojąć, jak tam będzie, ale nie jesteśmy w stanie, więc mówimy, dobra, jest. Kiedyś zobaczymy tam, kiedyś przekonamy się. Na razie nasze zmysły na to nie pozwalają. Są zbyt ograniczone, są zbyt płaskie, zbyt prymitywne, by pojąć tak niezwykłe rzeczy, jakie Bóg przygotował tam. Jakie zobaczymy tam, w jakich będziemy tam uczestniczyć. Żyć. I to przez wieczność. Zgadza się. Zgadza się, ale tutaj apostoł Paweł używa tych wersetów, by opisać, przybliżyć to, czym jest ta ukryta tajemnica, którą pragnie objawić Koryntianom, a również przez ten list i nam dzisiaj, tutaj, teraz. Gdybyśmy próbowali używać różnorakich ludzkich słów, nawet tych najmądrzejszych, najlepiej dobranych, najtrafniej opisujących to, co Bóg przygotował dla tych, którzy Go kochają, to i tak będzie to ciągle jeszcze tylko takie powierzchowne. Dlatego Paweł, stając przed Koryntianami, gdzie z pewnością były wielkie oczekiwania, przyjechał Paweł, będzie głosił, ten słynny Paweł, ten słynny nauczyciel i tak dalej. Paweł mówi do nich wprost: zdecydowałem się
zrezygnować ze wszelkiej ludzkiej mądrości. Nie przyszedłem do was, bracia, z wyniosłością słowa lub mądrości, ogłaszając wam tajemnicę Bożą. Postanowiłem bowiem niczego nie znać pośród was poza Jezusem Chrystusem. Ten ukryty, cudowny Boży plan, ta ukryta Boża tajemnica była ukryta od wieków, od zarania dziejów, od samego początku w Jezusie Chrystusie. Żaden najmądrzejszy nawet człowiek, żaden najbardziej dociekliwy teolog, filozof, myśliciel nie był w stanie dojść własnym rozumem. Żadne kolegium, konsylium tych rozumów, tym połączonymi rozumami nie było w stanie dojść do odkrycia tej tajemnicy, jaką Bóg ukrył w Jezusie Chrystusie. Nigdy ani ludzkie oko nie zobaczyło. Nigdy żadne ludzkie ucho nie usłyszało i do żadnego ludzkiego serca nawet nie wstąpiło to, co Bóg przygotował dla tych, którzy Go kochają. Drogą do poznania jest miłość. Drogą do odkrycia tej tajemnicy jest miłość. Słyszymy o wielkich dziełach, jakich Bóg dokonał na tym świecie. Czytamy od początku dziejów, jak niezwykłe rzeczy się działy. Dzisiaj taką fascynacją słuchaliśmy z Ironką z samego początku losów Abrahama, jego wędrówki, podejmowanych decyzji, trudności, z jakimi musiał się mierzyć, konsekwencji, jakie musiał ponosić. I Ironka zwestna w pewnym momencie, jak oni szukali Boga, jak oni robili wszystko. Tam jest miejsce z tym, proszę. Jak oni robili wszystko, by zbliżyć się do tego Boga, by Go zrozumieć, by Go lepiej poznać. Nikt, ani ci, którzy jawią się nam w tej księdze jako wrogowie, ani ci, którzy jawią się jako przyjaciele, nie ignorował Boga. Nie przechodził, tam zrobił, stało się, nie stało. Dociekali. Pytali się, co się stało? Dlaczego tak się stało? Bóg był dla wszystkich. Ciągle pozostawał arcyważny. Ale ciągle przed nimi była ukryta ta tajemnica. Co Bóg przygotował dla człowieka? Bo przecież gdyby nic nas dobrego już spotkać nie miało, gdyby Bóg nie przygotował ratunku, rozwiązania, pomocy, no to dobrze sobie zdajemy sprawę, dokąd byśmy zaszli, dokąd by nas doprowadziła nasza mądrość, nasze pożądliwości, nasze uzależnienia. Nasza mądrość, pomysły. Mądrość tego świata nie ma nic wspólnego z tą mądrością, która jest ukryta w Bożej tajemnicy. To są zupełnie inne sposoby myślenia. To są zupełnie inne zasady
logiki. Te dwie mądrości jakby się kłócą ze sobą. Kompletnie nie pasują do siebie. To dlatego spotykamy takie potężne trudności, kiedy próbujemy wytłumaczyć Boży plan i cudowne rzeczy, jakie dokonały się dzięki temu, że Jezus zdecydował się pójść na krzyż, na Golgotę, że umarł, że zmartwychwstał. Jakie to ma znaczenie, jakie konsekwencje dla Twojego, mojego życia. Wielu próbuje ciągle myśleć tymi ludzkimi kategoriami, stosować tę mądrość tu przyziemną, ludzką, zmysłową, cielesną, by pojąć tajemnicę, której tymi zmysłami, tymi drogami, tymi sposobami pojąć się nie da. Nigdy. Ani ludzkie oko nie zobaczyło, ani ludzkie ucho nie usłyszało, żadne serce nie przyjęło, nie zrozumiało tego, co Bóg przygotował dla tych, którzy prawdziwie kochają Boga. Ukryta tajemnica, tajemnica ukryta w Chrystusie Jezusie. Cudowny plan uratowania Ciebie i mnie to coś, czego ludzkim rozumem pojąć się nie da. Zawsze dojdziesz do jakiejś ściany, dojdziesz do jakiegoś krytycznego punktu, że powiesz, nie, nie, dalej to już przesada. Zawsze zdrowy rozsądek podpowie ci tak, jak to Paweł usłyszał, szalejesz, Pawle. Dość, dość, już więcej nie będę tego słuchać. Szalejesz, przesadzasz. Dojdziesz do punktu, że usłyszysz, jak Paweł w Areopagu. O tym będziemy słuchać kiedy indziej, no już bez przesady. To jeszcze znieśliśmy. Do tego momentu jeszcze się możemy z Tobą zgodzić. Ale od tego momentu uprzejmie dziękuję, ale ja tego słuchał nie będę. Wstajesz i wychodzisz. Ilu tak tu wstało i wyszło? Była tu dziewczyna z nami przez 2 dni. 2 dni słuchała i wreszcie wstała i wyszła. Widziałem po jej minie, że to wszystko jest. Nie z tego świata. To w ogóle... Jaki to ma może związek? Jaki związek może mieć jakaś tam Biblia, prawda, o której na pewno słyszałem nieraz w swoim życiu, z jej życiem, które właśnie się jej zawaliło, bo miała mieć pracę, miała mieć mieszkanie, miała mieć pensję, miała mieć... A wszystko, cały ten plan jakoś tam runął, ktoś zawiózł, ktoś oszukał, ktoś okradł, ktoś zdradził. Jak się to ma do jej życia? Jak ta mądrość pasuje do tamtej mądrości? Nijak. Nam zaś, pisze Paweł, objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, również głębokości Boga. Bo kto z ludzi zna to, co ludzkie, jeśli nie Duch człowieka, który jest w nim? Tak też tego, co Boże, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. Jak często ignorujemy, nie doceniamy, delikatnie mówiąc, sprawy chrztu w Duchu Świętym. Wołania o ten chrzest. Wołania o to, by chodzić w Duchu. Myśleć w Duchu. Rozumować w Duchu. Poznawać w Duchu. My myślimy, że już wystarczająco dużo wiemy, wystarczająco dużo pojęliśmy, wystarczająco dużo usłyszeliśmy, ba, nawet zobaczyliśmy. Ale Bóg mówi, jeszcze Twoje oko nie zobaczyło, jeszcze Twoje ucho nawet nie usłyszało. Nawet gdzieś w głębi serca nie zacząłeś sobie wyobrażać,
tych wspaniałości, tej cudownej tajemnicy, która ukryta jest w Jezusie Chrystusie. Powierzchownie. A tak, no oddał życie za cały świat. Zgadza się. Kiedyś myślałem, no oddał, no. No musiał, no. Na świecie takie Hitlery, Staliny i inne takie dookoła, też jeszcze paru bym mógł pokazać, którzy byli sprawcami tego, że Bóg musiał pójść na krzyż. Ta ukryta tajemnica, kiedy zaczynamy ją głębiej poznawać, nieraz zaboli. Może dlatego uciekamy, dlatego wstajemy i wychodzimy. Z powodu tego bólu. Ale to jest ból, który... Ból i smutek, które są ku ratowaniu, ku zbawieniu. A więc może mimo wszystko warto, może mimo wszystko lepiej nie uciekać. Opowiadałem wam nieraz już, nigdy tego nie zapomnę, jaka walka toczyła się we mnie w Ustroniu 25 lat temu. Uciec, nie uciec stąd. Przeczytałem słowa psalmu 50, że Bóg mnie może rozszarpać, jeżeli się nie opamiętam. I chciałem wiać. Wiecie, ja zawsze byłem odważny. Ja zawsze byłem narwaniec. Dla mnie nie trzeba było dwa razy powtarzać. Coś zrobić, to zawsze byłem gotowy. Słyszę głos, uciekaj stąd. Cię Bóg tu zabija, rozszarpie się na kawałki. Uciekaj stąd. Wstałem i zacząłem uciekać. Wyjrzałem przez okno i zacząłem, jak leje, jak wieje. Wsadziłem rękę do kieszeni, a tam miałem chyba 2 złote i coś tam jeszcze parę drobnych. Jak ja wrócę tam do Bólowic? Jakoś bym sobie może poradził, tylko ta paskudna pogoda, już wieczór, późno. Gdzieś te cielesne, to cielesne myślenie zaczęło toczyć walkę z ciałem, z pewnego rodzaju lenistwem, wygodnictwem. Człowiek się tak trochę rozleniwił przez te ostatnie miesiące tam na odwyku. I te zmysłowe rzeczy gdzieś mnie jakoś tak zatrzymały na zasadzie. A może tak źle nie będzie. Może jednak. Słuchajcie, nie było wtedy, kiedy podjąłem decyzję, zostaję. Nie było we mnie takiej determinacji. Ja muszę poznać tą ukrytą Bożą tajemnicę. Ja muszę poznać lepiej tego Boga. Ja muszę wyznać mu moje grzechy. Ja muszę przybiec do Niego i błagać o ratunek. Te cielesne rzeczy mnie przemagały. On mnie może rozszarpać, on mnie może zabić, ale tam paskudna pogoda, zimno, daleko, pieniędzy nie ma, jak tam cen, co to będzie? Wcale nie było jeszcze w tym momencie jakiegoś super ponadnaturalnego objawienia. To moje oko nic jeszcze nie widziało, moje ucho jeszcze nic nie słyszało. I nawet do serca nie wstąpiła mi jakaś nadzieja, że może być lepiej. Zostałem, bo zostałem. I dziękuję Bogu za to, że zostałem. Spróbuj i skosztuj, jak dobry jest Pan. Te słowa brzmią może trochę śmiesznie. Nieraz na jakichś takich naklejkach dawniej bardzo modnych była jakiś tam misiu z lodem w ręce i napis: spróbuj i skosztuj, jak dobry jest Pan. Skosztowanie, jak dobry jest Pan, z
skosztowanie smaku tej ukrytej w Jezusie Chrystusie tajemnicy, to coś o wiele, o wiele więcej. Kiedy zrodziła się we mnie miłość do Boga? Czy wtedy, jak się zorientowałem, że uwolnił mnie od, mój język od przekleństw? Czy wtedy, kiedy zorientowałem się, że mnie uwolnił od alkoholu? Od papierosów? O jaki ty woziu jesteś kochany, to od dzisiaj cię będę kochał. Ta miłość zrodziła się wraz ze świadomością, czego on dla mnie dokonał. Te cielesne sprawy, to wszystko pikuś, to wszystko mało ważne w porównaniu z tym, przez co on przeszedł, by mnie uratować, by dać mi życie wieczne, by mnie zbawić. Ból jego samotności, ból jego odrzucenia. On całą twoją, moją niegodność wziął ze sobą na krzyż. Wielu z nas doświadczyło zawodu, zdrady, odrzucenia, odarcia z godności. Wiemy, jak to boli. A on to wszystko zdjął z ciebie i zabrał ze sobą na krzyż. Kiedy to sobie uświadomiłem, po raz pierwszy mogłem się szczerze uśmiechnąć przez łzy. Przyszła taka ulga. Przebaczenie grzechów to nie kwestia rozumu. Aha, zrobiłem to i to było złe, i to, i to, i to. To kwestia zdjęcia tego ciężaru z serca. Bo to, że zrozumiałem, że to, co robiłem, było złe, niczego jeszcze nie zmieniło. To od momentu szczerej pokuty rozpoczął się ten cudowny czas, kiedy mogę powiedzieć, pokochałem Boga. Pokochałem Boga. Co Bóg przygotował tym, którzy kochają. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko. To praca Ducha Świętego. Miłość to dar Ducha Świętego. Bez Ducha Świętego nie tylko nie potrafisz kochać Boga, nawet nie potrafisz pokochać bliźniego, któremu tyle zawdzięczasz, który ci tyle dał, który się dla ciebie poświęca, któremu tyle zawdzięczasz. To ciągle będzie takie tylko wyrachowane, powierzchowne, takie jak już mówiłem dzisiaj, jak u Labana. My zaś otrzymaliśmy nie ducha świata, ale ducha, który jest z Boga, abyśmy poznali to wszystko, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. O tym też mówimy nie w słowach,
nauczanych przez mądrość ludzką, lecz w nauczanych przez ducha, łącząc to, co duchowe z tym, co duchowe. Człowiek zaś zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które należą do Ducha Bożego. Są bowiem dla niego głupstwem i nie jest w stanie ich poznać, gdyż muszą być rozsądzane duchowo. To w Duchu Świętym dopiero poznasz, co Bóg przygotował dla tych, którzy kochają Boga. To w Duchu Świętym poznasz, jakie były Boże zamysły, jakie były Boże plany. Czym jest ta ukryta przed wiekami Boża tajemnica? My natomiast jesteśmy myśli Chrystusowej. My natomiast jesteśmy myśli Chrystusowej. Zdawałoby się, że to się kłóci z tym, co czytamy choćby u Izajasza. Bo wasze drogi to nie moje drogi, bo wasze myśli to nie moje myśli. Tak, pokornie skłaniamy głowę. Mówimy, nic z tego nie rozumiem. Nie mam pojęcia, co ten Bóg dla mnie przygotował. Nie mam pojęcia, czego on ode mnie oczekuje. Gdzież ja bym w stanie był to pojąć? Kręcimy się w kółko, wasze, po omacku. Smutny jest los. Czytałem ostatnio, jak w pewnym momencie zaczęto reformować cerkiew moskiewską. Pojawił się wielki reformator, który odkrył, że żegnają się w niewłaściwą stronę. Najpierw miał, prawda, czoło, środek piersi, potem prawe ramię, lewe ramię, znowu prawe. A to okazało się, że to ma być na odwrót. Najpierw lewe ramię, a potem dopiero prawe i potem znowu lewe. I wszyscy nagle się dowiedzieli, że źle się żegnają w odwrotną stronę. Trzeba było wydać odpowiednie encykliki, żeby wprowadzić korektę. To się jeszcze okazało, że w pewnym miejscu mszy tylko dwa razy wołają Alleluja, a trzeba wołać trzy razy. I trzeba było zmienić cały tamten. Więcej tam takich było tych rzeczy, ale wszystkie tej samej kategorii. Przy żegnaniu się ważne było, który palec, którego dotyka i które mają pozostać wyprostowane, a które zgięte. Ale potrzeba było mądrości, żeby do tego dojść. Ale potrzeba było mądrości, żeby tego nauczać i potem przekonać wszystkich, że tak, tak, tych palców nie wolno trzymać wyprostowanych, bo na czym my się skupiamy, gdy nie pozwalamy, by Bóg napełnił nas swoim duchem? Na czym my się skupiamy, kiedy nie jesteśmy gotowi paść przed Nim na kolana, wyznać grzechy? Jak Dawid w psalmie 51. Boże, nie odbieraj mi swojego ducha. Co ja bym zrobił bez Jego ducha? Dokąd bym zaszedł? Do kolejnego etapu, że trzeba się może żegnać nie prawą, tylko lewą ręką? To ma być wzrost, to ma być postęp, to ma być lepsze poznawanie tego, któremu zawdzięczam zbawienie? Paweł w trzecim rozdziale tegoż listu do Koryntian, pierwszego listu do Koryntian, pisze tak. Ja też, bracia, nie byłem w stanie mówić do was jak do duchowych, lecz jak do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Karmiłem was mlekiem, nie stałem pokarmem, bo wciąż nie mogliście go przyjąć. Ale i teraz jeszcze nie możecie, gdyż wciąż jesteście cieleści. Bo skoro między wami zazdrość i kłótnia, to czy nie jesteście cieleśni i czy nie postępujecie po ludzku?
Gdy bowiem jeden mówi, ja jestem Pawłowy, a inny ja Apollosowy, czy nie jesteście ludźmi? Kim jest Apollos? Albo kim jest Paweł? Usługującymi, dzięki którym uwierzyliście, tak też jak każdemu dał Pan. Ja zasadziłem, Apollos podlał, a wzrost dawał Bóg. Tak, że ani ten, który sadzi, nie jest czymś, ani ten, który podlewa, tylko Bóg, który daje wzrost. Ten zaś, który sadzi, oraz ten, który podlewa, są jedno. Każdy według swojego trudu otrzyma własną zapłatę, bo my jesteśmy Bożymi współpracownikami. Wy, a wy Bożą rolą, Bożą budowlą jesteście. Według danej mi łaski Bożej, jako mądry mistrz budowlany, założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niech uważa, jak buduje. Fundamentu bowiem innego nikt nie jest w stanie założyć poza tym już założonym, którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie buduje ze złota, srebra, drogich kamieni, z drewna, siana czy słomy? Dzieło każdego stanie się jawne. Okaże się to bowiem w ten dzień, jako że w ogniu zostanie objawione. I jakie jest dzieło każdego? Ogień to wypróbuje. Jeśli czyjeś dzieło wzniesione na tym fundamencie przetrwa, ten otrzyma nagrodę. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten straci. Sam zaś będzie zbawiony, tak jednak jak przez ogień. Czy nie wiecie, że jesteście przybytkiem Boga i Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś niszczy przybytek Boga, tego zniszczy Bóg, gdyż przybytek Boga jest święty i wy nim jesteście. Dalej słowa. Kiedyś na tych słowach oparłem całe kazanie, pamiętam, w pewnym ośrodku dla bezdomnych, co zgłosiłem. Niech nikt samego siebie nie oszukuje. Jeśli ktoś z was uważa, że jest mądry w obecnym wieku, niech się stanie głupim, aby stać się mądrym. Gdyż mądrość tego świata jest głupstwem u Boga. Niech nikt z was samego siebie nie oszukuje. Bóg objawia nam tą ukrytą tajemnicę, daje swojego ducha, byśmy mogli ją pojąć, przyjąć, zrozumieć, uwierzyć. W Jezusie Chrystusie dał wszystko, co potrzebne do życia i pobożności. Odrzucając Chrystusa, odrzucając Ducha Świętego, dostaniecie tylko ta cielesna powłoka, te puste, zewnętrzne ceremoniały, religia, która ma za zadanie przyprowadzić do Boga, ale potem potrzeba coś, czegoś więcej. Gdy już poznajesz Boga, nie możesz się cofnąć z powrotem, zamknąć go na kluczyk w tabernakulum i powiedzieć do zobaczenia za tydzień. Ukryta tajemnica to nie tajemnica zamknięta w jakimś sejfie, do którego klucz mają tylko uprawnieni, szczególnie do tego wybrani, czy szczególnie do tego wyposażeni w niezwykłą mądrość. Ta tajemnica dotyczy twojego, mojego życia wiecznego. Dotyczy jedynego ratunku, jaki Bóg przygotował dla człowieka, by nie musiał pójść na potępienie.
jedynego ratunku. Czy dalej masz ochotę poznawać tą tajemnicę tak ledwie powierzchownie, tak tylko znać ją mniej więcej na oko ze słyszenia, albo czy to nadal dla ciebie mało istotny problem, mało ciekawe zagadnienie? O tylu sprawach potrafimy dyskutować z pasją. O tyle spraw potrafimy się kłócić, wykłócać nawzajem. Tyle spraw powoduje podziały. Tak jak tu Paweł pisze, ciągle jeszcze między wami zazdrość, kłótnia. To są rzeczy, które są cielesne. Wynikają z podchodzenia po ludzku. A my mamy podchodzić do tego wszystkiego nie po ludzku, ale po duchowemu. To nie jest łatwe, prawda? Przecież ciągle w ciele jesteśmy. Przecież ciągle ciało mówi to. Przecież ciało ciągle nas ogranicza. Ciało ciągle mówi, nie przesadzaj. Szalejesz. Dość. O tym posłucham kiedy indziej. Tu już chyba przesadził. Ciało mówi, za długo dzisiaj to kazanie głosi. Wyłączam mózg. Odpływam myślami gdzie indziej. Wstaję i wychodzę. To ciągle ciało. Ale sprawy, które stanowią ukrytą tajemnicę, to sprawy duchowe. I Paweł, o tym też mówimy nie w słowach nauczanych przez mądrość ludzką, lecz nauczanych przez ducha. Łącząc to, co duchowe, z tym, co duchowe. Twój duch zna ciebie dokładnie. Nikt tak ciebie nie zna, jak zna cię twój duch. Jakkolwiek pojmujesz tą swoją duchową stronę, najczęściej pamiętamy, że mamy, prawda, ciało i duszę, ale Biblia mówi wyraźnie, że mamy również ducha. Kto jak to, ale twój duch zna cię na wylot. I nieraz musisz przyznać, że lepiej niż ty sam, bo zapomniałeś, bo zignorowałeś, bo umknęło twojej uwadze takie czy inne zachowanie. Gdzieś tam komuś odpyskowałeś, gdzieś tam werknęłeś i mówisz, a skądże, gdzie? A duch mówi, było, jest. Poznałem cię, znam cię. No tak. To ten element duchowości łatwiej nam przyjąć. A więc teraz, kto lepiej zna Boga niż Jego Duch, Duch Święty? Jaką inną drogą chcesz poznać Boga, poznać tą ukrytą tajemnicę, którą Bóg przygotował, pomijając Jego Ducha? Ale wy jesteście świątynią Ducha. Zostałeś stworzony, przygotowany, przewidziany przez Boga jako mieszkanie dla Jego Ducha. Kto niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Pan. Kwestia poznawania tej cudownej tajemnicy to nie tylko kwestia ciekawości. Kwestia życia lub śmierci. Jeżeli nie będzie w tobie tego pragnienia, pozwolisz sobie na niszczenie świątyni Ducha Świętego, na ignorowanie, na hołdowanie różnego rodzaju grzeszką, słabością, jakbyś to nie nazywał, przyzwyczajeniem, cechą mojego charakteru. Cielesny.
ale te rzeczy można poznać w duchu i tylko w duchu. Bóg nie po to uczynił cię świątynią ducha, by ci utrudnić życie, ale by uratować ci życie. Nie oszukujcie samych siebie. Nie oszukujcie samych siebie. Ktoś powiedział, my, specjaliści od oszukiwania, my, mistrzowie manipulacji, my, mistrzowie kłamstwa. Każdy alkoholik jest super specjalistą w tych diabelskich dziedzinach. My mielibyśmy samych siebie oszukać. Nie ze mną te numery, Brunner, tak? To popatrz. Ciągle właśnie, ciągle kłótnie, ciągle zazdrość, ciągle pretensje, ciągle wrzaski, jakie słychać. Nawet w tym domu, w Bożym domu. Oszukujesz samego siebie. Kocham Boga, szukam Boga, pragnę poznawać Boga. Jeżeli nie będziesz świątynią Jego ducha, nigdy tego nie poznasz. Jeżeli nie będziesz świątynią Jego ducha, nigdy Go naprawdę nie pokochasz. I nigdy. Nie całą wieczność. Ani Twoje oko nie zobaczy, ani Twoje ucho nie usłyszy, ani Twoje serce nie przyjmie tego, co Bóg przygotował dla tych, którzy Go kochają. Amen.